Witam wszystkich widzów Tajemitów. Aby zgłębić temat straży upiorskiej w Big Sur w Kalifornii, należy przede wszystkim dowiedzieć się i zrozumieć, z czym się ma do czynienia. Nie bez znaczenia jest tutaj poznanie charakteru istot określonej mianem upiora, gdyż da to nam możliwość porównania tego zjawiska, które występuje w Big Sur. Opowiada się jako rzecz pewną, że upiór jest zawsze zimny. Potwierdzają to tacy badacze jak Cardan i Alessandro Alessandri. Katena, renesansowy badacz zjawisk nie z tego świata, podaje tego przyczynę poznaną z ust pewnego ducha, który spytany o to przez pewną czarownicę odpowiedział, że trzeba, aby tak było. Czyli upiór ma być zimny. No, powiedzmy, że ta odpowiedź jest dla nas wszystkich satysfakcjonująca. Przynajmniej dowiadujemy się, że czasami również diabeł ucieka się do banałów. Kiedyś jeden z bogatych panów, który trudnił się geograficznymi podróżami, powiadał historię pewnego upiora objawiającego się jako duch stukacz na seansie spirytystycznym. Było wiele takich przypadków, a i dziś także wiele mamy podobnych przykładów. Walter Scott, Peveril Dupic, opowiada, jak pewien piwowar z Chesterfield zjawił się w sąsiedniej posiadłości, która też doń należała i jak wszyscy widzieli, przechadzał się w samotnej alei w towarzystwie doga, który za życia był jego ulubieńcem. Cokolwiek by mówili ci, którzy we wszystko wątpią, prawdziwe upiory istnieją. Lecz tysiąc razy liczniejszą grupą są upiory rzekome, które są wynikiem oszustwa, nieporozumienia lub przypadku. Ludy północy znały pewien rodzaj upiorów, które nawiedziwszy jakiś budynek lub miejsce, nie chroniły się przed ludźmi, ale robiły się uległe, gdy grożono im na przykład sądem. Eybiga Saga opowiada, że w Islandii dom należący do pewnego szanownego obywatela niedługo po zamieszkaniu stał się obiektem tego rodzaju właśnie nawiedzenia. Z początkiem zimy w licznej dotąd rodzinie zaczęły się przypadki jakiejś zakaźnej choroby, która zabrawszy kilka osób w różnym wieku, zdawała się grozić pozostałym przy życiu przedwczesną śmiercią. Zgon tych chorych miał osobliwy skutek. Ich cienie błąkały się wokół domu, wzbudzając przerażenie żywych, którzy z niego wychodzili. Gdy wkrótce liczba zmarłych w rodzinie przekroczyła liczbę pozostałych przy życiu, duchy postanowiły wejść do domu i ukazać swe bezcielesne kształty i odrażające fizjonomie w izbie, gdzie płonął ogień dla ogólnego użytku domowników. W Islandii jest to jedyne miejsce w domu, gdzie zimą może zebrać się cała rodzina. Pozostali przy życiu mieszkańcy, przerażeni, schronili się w drugim końcu domu, ustępując miejsca widmom. Zaniesiono skargę do kapłana boga Thora, cieszącego się znacznymi wpływami na wyspie. Za jego radą właściciel nawiedzonego domu zwołał sąd złożony ze swoich sąsiadów w takiej formie, jakby miał orzekać w sprawie cywilnej. Pozywano pojedyncze dusze zmarłych członków rodziny, by odpowiedziały, jakim prawem zakłócają spokojne korzystanie z domu jego właścicielowi i jego służbie oraz z jakiej racji przychodzą niepokoić żyjących i przeszkadzać im. Cienie zmarłych zjawiały się w porządku, w jakim zostały przywołane i wymamrotawszy kilka słów żalu z powodu konieczności opuszczenia domu, znikały na oczach zdziwionych członków owego sądu. Wydano zatem wyrok zaoczny na duchy. Próba sądu, której źródło tutaj odnajdujemy, zakończyła się sukcesem. Zdarzenie, które przytoczyliśmy, zostało zaczerpnięte z demonologii Waltera Scotta. W Gwinei wierzy się, że dusze zmarłych powracają na ziemię i zabierają z domów rzeczy, których potrzebują. Więc gdy coś zginie, oskarża się o to upiory. Jest to pogląd bardzo korzystny dla złodziei. To są stare przykłady działania upiorów, lecz dzisiaj nauki ezoteryczne są o wiele dalej posunięte w badaniach nad życiem pozagrobowym. Wiadomo, że astral jest wypełniony zarówno złą, jak i dobrą, subtelną materią. Nie jest to stricte świat duchowy, ale duchy mogą w nim przebywać. Upiory rodzą się dzięki naszej zdolności tworzenia myślaków. Można sobie wyobrazić astral pełen różnorakiej szarej mazi i nagle pojawia się jakaś idea przesłana do góry z dołu, ze świata fizycznego. Mógł to zrobić ktoś lub idea się rozrastała latami, aż w końcu dojrzała i teraz następuje proces kreacji.
W wielu przypadkach są to upiory, istoty, które mają załatwić za nas jakieś porachunki na Ziemi. Są stworzone bez kontroli swoich emocji tworzyciela. Jednak są upiory, które mogą być stworzone rozmyślnie i celowo z określonym zadaniem do spełnienia. Lub też mogą być powołane ze zmarłych do życia. Jak taki upiór się objawia? Oczywiście musi nastąpić pewne interludium poprzedzające jego pojawienie się, czyli uformowanie płaszczyzny, na której ma nastąpić manifestacja. No i teraz warto się zastanowić, czy kiedykolwiek jeżyły wam się włosy na karku. A może byliście kiedyś sam na sam z nieprzyjemnym, mrożącym krew w żyłach uczuciem, że ktoś lub coś niewidocznego was obserwuje, drodzy widzowie? Przez wieki naoczni świadkowie doświadczali tych samych uczuć i ku ich przerażeniu rzeczywiście było coś nie z tego świata, które bacznie ich obserwowało. Co to jest? Skąd bierze się to uczucie interludium? Jak wyczuć, czy to, co się może objawić, ma dobre czy złe zamiary? Często nie dochodzi do objawienia fizycznego, ale dziwne coś, co nas obserwuje, robi to falami. Czasami zdaje się, że nachyla się nad nami. Wtedy odbierane jest nawet przez nasz słuch, gdzie powstaje uczucie, jakby ktoś zasłonił nam dopływ bodźców dźwiękowych z zewnątrz. Mówi się o tym czymś widmo, upiór, a współczesna ezoteryka określa to coś mrocznym obserwatorem. Uważa się, że to właśnie mroczni obserwatorzy. Rodzaj niemal ludzkiego widma nawiedzają kalifornijskie Big Sur. Od ponad 300 lat zarówno miejscowi, jak i przyjezdni donoszą, że widzieli te przerażające stworzenia, które potrafią sprawić, że człowiek znika po zaledwie spojrzeniu w ich stronę. Góry tutaj zapierają dech w piersiach, a historia wydaje się sączyć z każdego drzewa i skały na wiele kilometrów. Naturalnie w tym naprawdę dziwnym i rozedrganym miejscu działa jakaś mroczna siła nadprzyrodzona. Różne nazwy pojawiają się w Big Sur, by określić charakter zjaw. Obserwatorzy ciemności, paranormalni obrońcy lub mdłe cienie. Mroczni obserwatorzy znani również jako Los Vigilantes Oscuros opisywani są jako cienie lub widma, o których mówi się, że górują nawet nad najwyższym znanym człowiekiem na Ziemi. Są wysocy i lekko unoszą się nad ziemią, okryte od stóp do głów płaszczem czarniejszym od ciemności z kapeluszami na głowach. Trzymają w rękach to, czego ludzie mogą się tylko domyślać. Zazwyczaj jest to laska lub jakiś drąg z sękami i tych należy się bać, bo są przyczyną do wielu zmartwień. Obecnie uważa się, że mroczni obserwatorzy są strażnikami gór i otaczających je dolin, chociaż zbliżenie się do nich może oznaczać dla człowieka zagładę lub zniknięcie. Jeśli jednak zachowa się od nich dystans, uważa się, że są to niegroźne wtedy siły, dobrze zaprojektowane tylko po to, by chronić piękno natury. Ale czy na pewno? Z relacji większości naocznych świadków wynika, że mroczni obserwatorzy lub obserwatorzy mroku, jak niektórzy wolą, najprawdopodobniej ukazują się w godzinach pomiędzy świtem a zmierzchem lub w tak zwanych godzinach czarownic, kiedy zasłona pomiędzy światem śmiertelników i nieśmiertelności jest najcieńsza. Stoją bez ruchu, obserwując codzienne wydarzenia w ludzkim świecie pod nimi. Być może zostali wysłani, aby się nami opiekować, a może zostali wysłani tutaj w innym, bardziej złowrogim celu. Mroczni obserwatorzy stali się tak powszechnym i niewyjaśnionym zjawiskiem, że wspomina się o nich w wielu książkach, takich jak Lot Johna Steinbecka, którego syn Tomasz powiedział, że widywał te postacie dosyć często jako dziecko podczas wędrówek po górach z ojcem. Jak zaczęliśmy ich dzisiaj nazywać, uważa się, że mroczni obserwatorzy mają jakiś związek z podobnymi stworzeniami znanymi jako przedwieczni w mitologii rdzennych czumaszów zamieszkujących te tereny. Istoty te najwyraźniej żyły na środkowym wybrzeżu Kalifornii i w jego pobliżu, chociaż nie ma dowodu, że te stworzenia kiedykolwiek istniały naprawdę.
Gdzieś w latach 60. XX wieku pojawiła się relacja o nauczycielu, który wędrował po górach i twierdził, że widział przed sobą jednego ze strażników ciemności stojącego na wystającej skale. Zawołał do postaci, która następnie natychmiast się rozpłynęła, jakby nigdy jej tam nie było. Równie dobrze mogło to być spowodowane sztuczką światła, jak mówią naukowcy, choć wydaje się to zbyt realne, aby nie był to nadprzyrodzony gość. Od tego czasu zgłoszono wiele obserwacji, a jedna z najnowszych miała miejsce w 2011 roku. Z relacji wynika również, że mroczni obserwatorzy zostali zauważeni w 2013 roku w biały dzień. Unosili się w grupie nad górami. Chociaż historia mrocznych obserwatorów to fascynująca opowieść o widmowych opiekunach, naukowcy twierdzą obecnie, że może istnieć wytłumaczenie naukowe tych widoków, które odbywają się od wieków. Chociaż liczne relacje naocznych świadków obejmują stulecia, nie ma fizycznych dowodów potwierdzających istnienie mrocznych obserwatorów. Niektórym udało się uchwycić je na filmie, a po tym jak naukowcy znacznie bliżej przyjrzeli się zdjęciom, oczywiście doszli do wniosku, że może istnieć racjonalne wytłumaczenie tych obserwacji. Najpopularniejsza teoria głosi, że obserwatorzy ciemności wynikają z naukowego zjawiska zwanego pareidolią, które pojawia się, gdy ludzki mózg rozpoznaje znajome wzorce na zamazanych, nowych lub nawet niejasnych obrazach. Wiele z tych obserwacji można nawet sprowadzić do możliwych wydłużonych cieni kołysających się drzew lub nawet cienia własnych naocznych świadków wydłużonego przez załamanie światła. Chociaż wielu niewierzących w świat zjawisk paranormalnych powszechnie zaakceptowało tę teorię, nadal istnieje argument, dlaczego tak wiele relacji mówi widzom, że wyglądają i zachowują się dokładnie tak samo. Mózg żadnej osoby nie działa w taki sam sposób jak mózg innej osoby. Trudno uwierzyć, że wszyscy widzieli to samo, a uwzględnienie tak dużej ilości czasu sprawia, że wydaje się to bardzo mało prawdopodobne, drodzy naukowcy. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym wszystkim. Odczucie. Nasza aura w starciu z inną rezonuje i my to odbieramy podświadomie. Trudno tutaj powiedzieć, że mroczni obserwatorzy przez jakiś fascynujący fakt dotyczący ludzkiej natury są niczym więcej jak tylko sztuczką ludzkiego mózgu. Wciągająca historia mrocznych obserwatorów przetrwała przez stulecia bez prawdziwego wyjaśnienia i najprawdopodobniej przetrwa jeszcze wieki. Niezależnie od tego, czy widmowe postacie wielowiekowych mrocznych obserwatorów są bardzo realne, zastraszają ludzi i mają moc sprawiającą, że zwykli śmiertelnicy znikają bez śladu. Jaki proces powołał ich do życia? Nie dowiemy się tego z rdzennych opowieści ludowych lub opiekunów gór, czy też naukowych sztuczek naszych mózgów. Czy ludzie będą starali się to wyjaśnić? Są pewne zjawiska, które da się wyjaśnić, lecz są też takie, które już na samym początku dają odczucie, że akurat są tym zdarzeniem, które jest najprościej, lepiej pozostawić niewyjaśnione.